Sławisz Paweł Wyrzykowski, Nowa Prawica w Siedlcach. Może najpierw pytanie do zgromadzonej do publiczności. Kto z Was po studiach, po szkole chce zostać w Siedlcach i tutaj pracować? Myślę, że nie mam nic więcej do dodania. Rozumiem. Myślę, że a pan chce? Baseny... Panie Wyrzykowski, czy ja chcę, ja chcę, dlatego przychodzę to już na jeden jest. Dlatego przychodzę na każde spotkanie i staram się coś działać. Może najpierw powiem, że niemal na każdej ulicy, jak pan prezydent mówi, że niemal na każdej ulicy można wskazać jakieś pozytywne zmiany na przestrzeni tych lat. Tak? Tylko, że te ulice pustoszeją. Ludzie stąd uciekają. Czy to do Warszawy, czy to za granicę, za chlebem. Mam takie wrażenie, że tak jak myślę, że w znanej historii o szympansie, który chciał wziąć za dużo orzeszków ze słoika i to ręka mu została w tym słoiku, że Siedlce trochę nieodpowiedzialnie podeszły do dotacji z Unii Europejskiej, przez co się zadłużyły, kredyt goniły kredytem i teraz już nie możemy już ani ubiegać się o kredyty, ani zabiegać o dotacje unijne. Zostaliśmy z długami, z nierentownymi inwestycjami. Upasem nie będzie dochodowy. Infrastruktura też nikogo nie przyciągnie, jeżeli nikt nie chce zainwestować w mieście zadłużonym, najbardziej zadłużonym w miastach, wśród miast na prawach powiatu. I chciałbym zapytać, kto te długi spłaci, jeżeli każdy stąd wyjedzie? To pierwsze pytanie. Teraz chcę się odnieść trochę do takiego sformułowania. Tutaj pan pozwoli, ja odpowiem na to pytanie, a potem pan będzie swój wykład robił. Panie Wyrzykowski, to nieprawda, że nasze miasto pustoszeje, bo w ostatnim roku tylko z tytułu migracji, nie przyrostu naturalnego, ale z tytułu migracji liczba mieszkańców naszego miasta o 600 osób wzrosła. Także pan nie ma danych i pan mówi tutaj nieprawdę, że liczba mieszkańców naszego miasta maleje. To są oficjalne dane. Proszę pana, jeśli chodzi o infrastrukturę, to samorząd miasta Siedlce, rada miasta, kolejny prezydent podjął decyzję w warunkach kryzysu w budownictwie, w warunkach, kiedy jest szansa na pozyskanie pieniędzy unijnych, my uciekamy do przodu. My piszemy dobre wnioski o pieniądze potrzebne na infrastrukturę w naszym mieście. Właśnie na te obiekty sportowe, na remonty obiektów kulturalnych. Bo przecież byliśmy w odpowiednim czasie, w tym czasie, nie wyremontowali domów kultury. To wiadomo, w jakim one były stanie. Dziurawe dachy, przegniłe fundamenty, zniszczone elewacje. To te pieniądze wzięliśmy na to. A po to, żeby wziąć te pieniądze z Unii Europejskiej, to trzeba było mieć tyle samo pieniędzy własnych. I stąd kredyty. Bo przecież żadne miasto nie ma pieniędzy tyle, żeby pokryć swój udział za swoje pieniądze. I ja bym nagannie podchodził do samorządu, do gmin, do miast, które nie brały kredytów, które nie są zadłużone. To znaczy, że one nic nie robiły. A takie przykłady też są. Niektóre samorządy się chwalą tym, że my nie mamy długu w ogóle. No dobrze, no ale co zrobiliście? Nie macie oczyszczalni ścieków? A my mamy piękne oczyszczalnie ścieków. Macie nieuporządkowaną gospodarkę wodno-ścieklową? My z tym nie mamy problemu. Nie macie obiektów sportowych? My mamy piękny nowy stadion, który na każdym meczu jest pełny. Mamy teatr, mamy domy kultury, mamy sale koncertowe, które są pełne. I tam jest nasza młodzież. Mamy dobrze wyposażone szkoły. Proszę zwrócić na to uwagę. Praktycznie większość szkół mamy wyszykowanych, wyposażonych dobrze. No to chyba o to chodzi. Bo gdybyśmy tego nie zrobili, szanowny panie i drodzy państwo, to miasto nie rozwijałoby się, a miasto by podupadało. I wtedy dopiero by pan miał argument, że tu nie warto w tym mieście zostawać, bo tu nie ma żadnej rozrywki, nie ma możliwości do kształcenia dzieci. To co ja tu będę robił? Także wie pan, ja nie wiem jak młodzież skorzysta z tego. Ale myślę, że skorzysta, bo widzę, że ten wskaźnik przyrostu mieszkańców w naszym mieście, wskaźnik bezrobocia, proszę państwa, w granicach 11%, to mam nadzieję, że pan dyrektor Karaś o tym powie, kiedy
miasto Radom ma 23% bezrobocie. To świadczy o tym, że to miasto jest dobre do osiedlania się tutaj, do zakładania rodzin. No to tyle odpowiedzi na Pana pytanie, ale bardzo proszę Panie Grzybowski, by Pan na każdym spotkaniu jest Pan zawsze te tematy. Ja wiem, że to Pan niech Pan opiera się na faktach, niech Pan nie kłamie. Proszę nie zarzucać mi kłamstwa, gdyż liczba zameldowanych mieszkańców wzrosła tylko dlatego, że się to są sypialnią Warszawy. I ludzie nie idą za rozrywką, tylko idą za pracą. Dobrze, więc a tutaj powinna być praca, a nie rozrywka. I to jeszcze na dwóch. Bo my uciekamy do przodu, ale z przodu. Ja bym prosił prowadzącego o pozwolenie na zdominowanie tego spotkania z formie dialogu. Ja nie mogę dokończyć swojej wypowiedzi, przepraszam. Ale z przodu jest przepaść za dużym. I te piękne ośrodki kultury będziecie musieli sprzedać za bezcen. Tak jak hale teraz. Jak teraz nie możecie sprzedać. Ale za bezroczy Pan mówi, pięknie wyremontowana hala. Ale panu, ja Pan się nie przerywałem, ja Pana wysłuchałem. Ale fajnie, że ja muszę zareagować, jak Pan złamie po prostu. Proszę Pana, kłamstwem jest to, że dzięki Unii, tak jak Pan powiedział, że dzięki Unii możemy jeździć za granicę. Otóż strefa Schengen, dzięki której jest swobodny przepływ ludzi, towarów i tak dalej, jest niezależna od Unii Europejskiej. Przykład, Norwegia jest w Schengen, nie jest w Unii Europejskiej. Szwajcaria jest w Schengen, nie jest w Unii Europejskiej. Dania jest w Unii Europejskiej, a nie jest w Schengen. Nie pan się wstydzi zwrócić do polityków, że ja jestem samorządowcem, a nie politykiem. Czy to dzięki Unii mamy, to niech Pan przemilczy to, a nie mówi nieprawdziwych informacji. Pan jeszcze mówi, że powinniśmy jako Polska jeszcze mocniej się związać z Unią Europejską. I to jest ostatnie moje pytanie. Czy 70% prawa krajowego narzuconego przez Brukselę to jeszcze za mało? Dziękuję bardzo.